Takie ciekawe rzeczy dzisiaj mamy, proszę Państwa. No, o masonach mamy ciekawe rzeczy. Te zjawiska wskazują na działania podjęte, by uchronić przed karą innych napaści na Williama Morgana. Morgana nigdy nie odnaleziono ani żywego, ani martwego. O zbrodnie związane z jego zniknięciem oskarżono 26 osób. Zaledwie 6 stanęło przed sądem, a tylko 4 skazano pod zarzutem porwania. Szeryfa Elia Bruce'a uznano za głównego sprawcę. Skazano go jedynie na 30 miesięcy więzienia. Prokurator doszedł do wniosku, że Morgana nocą 19 września zabrano na rzekę Niagary i tam utopiono. Aczkolwiek zebrano dowody wystarczające, aby zwykłego człowieka przekonać o winie, nie wystarczą one jednak, aby zyskać absolutną pewność, że Morgan został zamordowany. Masoni wygrali bitwę i uniknęli oskarżeń w sprawie Williama Morgana. Bractwo jednak poniosło klęskę na wojnie. Przeszkadzanie wymiarowi sprawiedliwości przez znanych masonów wywołało powszechne oburzenie. Za chwilę opowiemy, jak wpływowi wolnomularze stali się paliasami w kraju, który pomogli zbudować. Wspólnym celem partnerów biznesowych jest marketing i promocja. Pewnemu atrakcji świętokrzyskiemu brakuje sposobu, by zainteresowani przyjazdem mogli szybko i komfortowo dotrzeć do celu podróży. Zamordowanie Williama Morgana wstrząsnęło społeczeństwem. Bardziej jednak niepokoiły je powtarzające się działania masonów przeciw wymiarowi sprawiedliwości. Oburzenie wywołane sprawą Morgana doprowadziło do powstania ruchów antymasońskich. Przeciwnicy postanowili doprowadzić do zamknięcia lóż i usunięcia masonów z wszystkich stanowisk w życiu publicznym. Niegdyś uważano masonów za dobrotliwych obrońców demokracji. Teraz przeklinano ich jak siłę nieczystą. Atakowano masonów w pamfletach. Masoni wywierają krępujący i zgubny wpływ na nasze stosunki polityczne i gospodarcze. Znak i chwyt wykonują swoją kabalistyczną robotę w niezliczonych kantorach. Na całym północnym zachodzie rozprzestrzeniała się podsycana przez gazety niechęć do masonów. W 1830 roku już ponad 100 gazet udostępniło łamę ruchom antymasońskim. Z masonami walczyło jedno wydawnictwo na 8. Do wysokości 200 tysięcy lei, czyli około 48 tysięcy euro. Nagle tajemniczość, ekskluzywność i władza sprawiły, że masoni przestali pasować do demokratycznego społeczeństwa. Komunistycznej Partii Socjaldemokratycznej jest on oskarżony o zdefraudowanie 24. Otwarcie potępiał wolnomularzy John Quincy Adams, były prezydent i syn Johna Adamsa, sygnatariusza deklaracji niepodległości. Masoni tworzą armię co najmniej 200 tysięcy ludzi. Obijają się wokół każdego przedmiotu ich niechęci, niczym boa dusiciel wokół swojej ofiary. Tajemniczość masonów była dowodem, że knują coś złego. Uważano ich za złych i niemoralnych. Rekrutowali kandydatów wśród przyjaciół, a zatem być może tworzyli sieć powiązań. Po to tylko, aby otrzymywać stanowiska, przekazywać je sobie nawzajem i prowadzić interesy wyłącznie między sobą. Masoneria nie była już symbolem równości, lecz nierówności. Powstało wiele nowych stopni tajemniczenia o imponujących tytułach. Można było zostać wielkim kapłanem albo wielkim królem, a nawet cesarzem. Było to sprzeczne z naturą Ameryki. Temperatura minus 4 stopni na północnym wschodzie, do minus 3 w centrum i do 4 stopni Celsjusza na południu. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni. Przeciwnicy masonów twierdzili teraz, że liczące się ponad rytuały powstały z potrzeby diabła. Zwłaszcza dotyczyło to krwawych przysiąg. Niech mi utną rękę i przetną szyję i wyrwą język, a trupa wyrzucą tam, gdzie przypływ pojawia się i znika. Cytując treść podobnych przysiąg, przeciwnicy masonów twierdzili, że walczą o duszę Ameryki i biorą udział w wojnie między dobrem a złem.
Działania ruchów skierowanych przeciwko masonom przypominały polowanie na czarownicę. O ich zbrodniach mówiono zambony. W otchłani rządzi zły duch i jego potomstwo. Dla Chrystusa porzuć masonerię i uciekaj z Babilonu. Masoni oddawali ciosy, odrzucali oskarżenia i wskazywali, że cała ta płomienna retoryka jest tylko tanim sposobem zdobywania przez polityków głosów wyborców. The Albany Evening Journal summed it up this way. Pierwszy raz od czasu ogłoszenia naszej wspaniałej niepodległości widzimy partię podejmującą wysiłek powrotu do epoki, w której za odmienną wiarę palono na stosach. Przeciwnicy masonerii nie tylko rozpętali polowanie na czarownicę. Pierwszy raz w amerykańskiej polityce stworzyli partię, która skutecznie rywalizowała z demokratami i republikanami. Jej działania skupiały się na usuwaniu masonów z życia publicznego. Polityczny ruch antymasoński powstał w tej części stanu Nowy Jork, z której porwano Morgana. Obywatele trzech miast przysięgli nie oddawać głosu na żadnego kandydata, który by nie potępił zbrodni popełnionej na Morganie. Wkrótce potem mieszkańcy miasta Seneca ogłosili, że nie wybiorą masona na żadne stanowisko polityczne. W rok po zniknięciu Morgana przeciwnicy masonów zajęli wszystkie stanowiska w miastach i hrabstwach całej zachodniej części stanu Nowy Jork. Należący do masonerii ustawodawcy stanowi obawiali się potępienia ze strony opinii publicznej. Mianowali specjalnych prokuratorów do prowadzenia śledztwa w sprawie Morgana. Mieli nadzieję, że spełniając żądania społeczności, stłumią coraz częstsze obwinianie całego bractwa masońskiego o morderstwo i zmowę. Ta strategia przyniosła odwrotny skutek. Trzy kolejne komisje, napotykając przeszkody w próbach dotarcia do prawdy, zaczęły wspierać przeciwników masonerii. Rozmawiał z Krzysztofem Rynkiem w Polskim Radiu 24 Grzegorz Gromadzki. Antymasoński ruch politycznie rozprzestrzenił się niczym pożar. Jego członkowie postanowili stworzyć własną niezależną partię i wydzielić się od republikanów lub demokratów. Zainicjowany przez Polskę i Szwecję w 2008 roku. Była to również pierwsza partia, która deklarowała tylko jeden cel. Całkowite zniszczenie wolnomularstwa. Od wielu lat dla Gruzinów, nie tylko zresztą dla Gruzinów, ale także dla Ukraińców czy Mołdawii. Dotychczas tylko ci ostatni. Wybrali gubernatorów w Vermoncie i Pensylwanii. Zorganizowali także pierwszą w historii Ameryki konwencję, aby nominować kandydata na prezydenta. W wyborach powszechnych ich kandydat zebrał 8% głosów. Hamulec bezpieczeństwa, czyli te przepisy, które pozwolą. Kampania antymasońska zniszczyła bractwo, które uważało się za strażnika demokracji. Dawniej potężni, teraz napiętnowani wolnomularze, mieli zakaz ubiegania się o stanowiska publiczne. Szanowani obywatele zerwali wszystkie więzy z bractwem. I to da również możliwości otrzymania ruchu bezwizowego przez Ukraińców i to prawdopodobnie nastąpi. Gwałtownie spadła liczba masonów w Ameryce. Vermont został zmuszony do rozwiązania Wielkiej Loży, wówczas instytucji państwowej. W Illinois i Michigan Wielkie Loże zniknęły. W północnej części stanu Nowy Jork członkowie co najmniej 3/4 już przestali się spotykać. Niezwykłe zjawisko w historii instytucji, która przed 1826 rokiem wydawała się niezagrożona. A jednak tak się stało. Z jednej strony trzeba sobie powiedzieć, że to było maksimum tego, co można było uzyskać w roku 2009, gdzie znaczna część państw członkowskich... W latach 50. XIX wieku wahadło ruszyło w drugą stronę. Bractwo zaczęło się odradzać. Tak więc kraje, które z kolei nalegały na to, żeby taką szansę... Nowi wolnomularze różnią się od swoich poprzedników. Można powiedzieć, targu na najwyższym możliwym... Zdystansowali się wobec dawnej reputacji tajnej koterii. Ruch bezwizowy dla obywateli tych
tych państw oraz członkostwo w wspólnocie. Nowe loże masońskie początkowo działały jako zwykłe kluby towarzyskie. Unikano wzmianek o boskiej inspiracji czy władzy politycznej, które charakteryzowały masonów w przeszłości. Wybrano działalność charytatywną. Nowe bractwo zyskało uznanie za prowadzenie domów opieki dla osób starszych, szpitali oraz sierocińców. Na długo przed powstaniem systemu opieki społecznej masońskie organizacje charytatywne były ostatnią deską ratunku dla chorych i bezdomnych. Obecnie do wolnego zakonu masonów w Ameryce należy 2,5 miliona członków. Dla niektórych lokalna loża jest miejscem nawiązywania przyjaźni, gdzie ludzie dobrej woli łączą siły, aby czynić dobro. Jest częścią tego porozumienia, specjalne porozumienie dotyczące... Dla innych ma głębsze, bardziej ulotne znaczenie. W miesiącach, a nawet w dłużej latach ze strony Unii Europejskiej też nie ma wielu zachęt. No właśnie o to chciałem zapytać, ten tajemniczy cech wciąż stosuje starożytne symbole i dziwne rytuały. Z czasem przerażające, z czasem niosące pociechę. Przekazywane z pokolenia na pokolenie jako kamienie milowe na drodze ku wiedzy i oświeceniu. Jest wiele problemów wewnętrznych Unii Europejskiej. Ich prawdziwe znaczenie zrozumiemy jedynie podczas wyprawy w głąb historii. Czyli pierwszym podejściu państwa członkowskiego z Unii Europejskiej w jej historii. Druga sprawa, która jest... Wersja polska na zlecenie Polskie Media Amercom, Studio Publishing. Tekst Małgorzata Samborska czytał Mirosław Tta. Prezydent Stanów Zjednoczonych od czasów II wojny światowej mówi o tym, że jedność Europy nie jest ważna, że lepiej byłoby Stanom Zjednoczonym prowadzić bilateralne stosunki z państwami europejskimi. Co zresztą jest retoryka, która pod nie mniejszą karą niż poderżnięcie mi gardła, wyrwanie języka. Czy nawet z Rosji. Wszystkie te stolice powiadają, że łatwiej będzie rozmawiać tym potężnym krajom z poszczególnymi krajami europejskimi, aniżeli z całą. W kanale historycznym znajdziecie opowieści ze stronic czasu, opowieści o triumfach i tragediach, o przygodach i sukcesach. Wyruszmy na poszukiwania prawdy historycznej. Wyprawa w głąb historii. Chociażby Rosja i jej stanowisko wobec sankcji, które przecież założyła cała... Wolnomularstwo. Jednym termin ten kojarzy się z klubem towarzyskim wyróżniającym się barwnymi obyczajami i organizacją wielkich gali. Dla innych wolnomularze są złowrogą koterią związaną krwawymi przysięgami, tajną siatką wpływowych osób na wysokich stanowiskach. Kiedyś masoni byli niezwykle potężni, odegrali kluczową rolę w powstaniu narodu amerykańskiego i pomogli w wytworzeniu narodowej tożsamości. A także w sytuacji politycznej, która panuje w tych krajach. Istnieje wszakże ciemna strona ich historii, strona, na której opisano spiski, porwania, morderstwa. One to w konsekwencji wzbudziły powszechną nienawiść do masonów. Wyruszmy wspólnie na wyprawę w głąb historii i wysłuchajmy zadziwiającej opowieści o tajnym bractwie wolnomularzy. Zestaw możliwości, jakie otrzymały te państwa, myślę tutaj o Europie Wschodniej, natomiast najważniejsze jest to, żeby po prostu realizować dobre relacje, zwłaszcza dwustronne. Uroczyście przysięgam, iż będę przestrzegał tych zasad. Z tych sześciu pod nie mniejszą karą niż poderżnięcie mi gardła, wyrwanie języka i wrzucenie mego trupa do wody tam, gdzie przypływ pojawia się i znika. Politycznej współpracy pomiędzy Unią Europejską. Taką przysięgę składają wszyscy przyjęci do bractwa wolnomularzy. Masonami było 14 prezydentów Stanów Zjednoczonych, a wśród nich Gerald Ford, Henry Truman, Franklin Delano Roosevelt, Andrew Jackson i Jerzy Waszyngton. W mojej książce zatytułowanej Tam mieszkam o życiu Polaków za granicą. Do masonerii należało wiele potężnych i wpływowych osób z amerykańskich elit.
kieruje Polonia. Powrócimy także do sprawy. Podczas amerykańskiej rewolucji bratstwo odegrało znaczącą, choć mało znaną rolę. Polskich misjonarzy, a są w 97 krajach. Wszędzie można znaleźć symbole masońskie. Na początek najważniejsze polonijne. Na przykład pomnik Waszyngtona jest obłożony kamiennymi płytami i pokryty masońskimi inskrypcjami. Na kapitolu widnieje masoński napis, a na banknocie jednodolarowym znajdują się symbole masońskie. W latach 1939-89 Wolnomularstwo jest organizacją o tajemniczych korzeniach. Powszechnie uważa się, że to bractwo, którego członków wiążą tajne przysięgi oraz rytuały. Celem bractwa jest poprawa moralności i budowanie braterstwa między ludźmi. W przeszłości bractwo gromadziło wokół wspólnych celów ludzi, nauki i polityki. Kariery Studia 2017 uczestniczy w nich 220 wystawców promujących wyższe uczelnie, a także czynne zaangażowanie masonów w politykę zaczęło się od chwili powstania Stanów Zjednoczonych. W grudniową noc 1773 roku grupa patriotów przebrana za Indian wsiadła na statek w porcie bostońskim. W proteście przeciwko podatkom nałożonym przez Anglię amerykańskim koloniom wyrzucili do morza skrzynię z angielską herbatą. Wydarzenie to nazwano później herbatką bostońską. Doprowadziło ono do wojny o amerykańską niepodległość. Wielu naukowców wierzy, że masoni byli głęboko zaangażowani w organizację herbatki bostońskiej. Bracia spotykali się w tawernie pod Zielonym Smokiem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie tam zawiązano spisek. Mistrzem loży był Paul Revere, artysta i patriota, który sporządził ten sztyk masakry bostońskiej. Oto Joseph Warren, który zginął bohaterską śmiercią w bitwie pod Bunker Hill. Niemal dwa tygodnie temu w Boliwii zamordowana została polska wolontariuszka. Do bractwa należało także wielu sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości. Najważniejszymi z nich byli Benjamin Franklin oraz John Hancock. Napastnicy zaatakowali ochronka, jeden z uważamy następujące prawdy za oczywiste, ogłasza ten historyczny dokument, że wszyscy ludzie stworzeni są różnymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania. Te ideały były podstawą masońskiego światopoglądu. Wolność, braterstwo, równość. W XIX wieku był to okrzyk wojenny ludzi wierzących w demokrację. Naukowcy odkryli, że w literaturze masońskiej najczęściej i najbardziej konsekwentnie pojawiają się właśnie te trzy słowa. Misjonarz wrócił do Republiki Środkowoafrykańskiej. Bo misje to powołanie. Grzegorz Maciak. Na początku XVIII wieku w amerykańskich koloniach do masonerii należeli głównie oficerowie wysokiej rangi i arystokraci. Nie ma gdzie się leczyć, dlatego na misjach czas przed wybuchem rewolucji powstało mniej ekskluzywne bractwo, choć nadal było szanowanie. Weszli do niego ludzie nie należący do wytwornego towarzystwa. Nie byli bogaci ani wpływowi. Z nadzieją awansu społecznego masoneria przyciągała ludzi znajdujących się na granicy klas. Wielu z tych, którzy w okresie rewolucji zostali wolnomularzami, nie mogło liczyć na przejście do klasy wyższej. Nadzieję na podobne korzyści miał młody Jerzy Waszyngton. Właśnie zmarł jego starszy brat. Waszyngton skończył zaledwie 20 lat i próbował znaleźć swoje miejsce w świecie. Wtedy wstąpił do wolnomularzy. Wówczas było to często spotykane. Dzięki bractwu młodzi ludzie mogli zdobyć wyższą pozycję w społeczeństwie. Wiele lat później Waszyngton już jako dowódca armii rewolucyjnej brał udział w rytuałach przyjmowania do bractwa własnych oficerów. W jego namiocie polowym ustawiono niczym ołtarz bęben pułku. Złożono na nim trzy najważniejsze symbole masońskie: Biblię, kompas i węgielnicę.
Gruzji, która angażowała się w prawie połowa oficerów armii amerykańskiej wstąpiła do masonerii. Masońskie insygnia noszono niczym medale. Przynależność do bractwa nie polegała wyłącznie na koneksjach, pompie i ceremoniale. Bractwo zastępowało rodzinę żołnierzom, których wojna zawiodła daleko od domu. Żołnierze uczą ich, jak zachować się w wypadku zagrożenia. Masoneria dawała również nadzieję, że przy pojmaniu przez wroga jeńca spotka lepsze traktowanie. To powołanie, mówili zgodnie przed wyjazdem. Można przytoczyć przykład oficera spytanego przez Torysów i przez Indian. Przywiązano go do pana. Już miano go zabić, gdy ujawnił, że jest masonem. Wówczas go uwolniono. W tym okresie często się to zdarzało. Trzy osoby wyjechały do Republiki Środkowoafrykańskiej i tam posługują przede wszystkim w szpitalu Bagandu. Dzięki czemu powstała tak silna więź między braćmi? Jakie podstawy miały masońskie wierzenia i obrzędy? To pierwsze słowa, które przekazał swoim bliskim po powrocie na Czarny Ląd. Wcześniej za chwilę omówimy początki tajnego bractwa. Jak wiecie, 13 października w nocy zostaliśmy zbudzeni mocnym uderzeniem drzwi. I pierwsza myśl to ktoś napadł na misję, czyli złodzieje. Wyszliśmy ze swoich pokojów. Od razu się okazało, że nie byli to złodzieje. Masoni brali coraz większy udział w życiu publicznym, natomiast ukrywali swoje rytuały. Ujawniali je tylko osobom wstępującym do bractwa. Bo jesteśmy ludźmi. Miskina, nasz generał, jest w więzieniu i chcemy jego uwolnienia. Wszyscy wiedzieliśmy, kim jest Miskina. W 1800 roku pewien sceptyczny młody człowiek z Nowego Jorku opisał, co go przyciągnęło do bractwa. Jeśli samochód się nie zatrzyma, wszyscy się wokół zajmują. Wciąż słyszałem pogłoski o ich wspaniałym charakterze. Matka moja wierzy, że uprawiają czarną magię i nakazuje się trzymać z daleka od tego złowrogiego towarzystwa. Dręczy mnie pokusa ujrzenia wnętrza loży. Postanowiłem życie narazić i poprosiłem o zgodę na przyjęcie. Idziemy w drogę. Byliśmy już przy bramie i tak zwróciła mi się myśl. Na młodym Salemie Czaunie to, co zobaczył, wywarło ogromne wrażenie. W loży spotkał braci, którzy twierdzili, że z boskiego nakazu są strażnikami demokracji. Słowa z Ewangelii Jezus mówi: nie martwcie się, co macie mówić w trudnych chwilach. Będzie wam to dane. I rzeczywiście, ja się zatrzymałem i mówię: widzicie, wzięliście nas dwóch. Misja zostaje sama, nie ma stróża. Przyjdą w nocy. Chcemy chronić nasze przywileje. Czy jesteś gotów złożyć przysięgę, że nie zdradzisz tajemnic zakonu? Widziałem od razu na twarzy tego szefa, tych rebeliantów, że się zastanawiał. Powiedz swoje imię i powtarzaj za mną. Chwilę się zawahał, ale ja, Henry Smith, przysięgam w imię najwyższego architekta wszystkich światów. Ja mówię wtedy po polsku, to każdy kandydat na masona musiał przejść ten dziwny obrzęd. Niektóre jego elementy liczą 700 lat. Tajemne znaki i hasła miały swój początek w praktyce średniowiecznych mistrzów kamieniarskich, budowniczych wielkich zamków i katedr Europy. Podobnie jak inni rzemieślnicy, należeli do cech ulg gildii, których tajemnic pilnie strzeżono. Dostałem kurtkę i rękawice. Załóżmy, że chcesz dać znać, że jesteś prawowiernym członkiem gildii. Musisz znać odpowiednie hasło albo uścisk dłoni. Niczego nie możesz napisać, ponieważ nie umiesz. Dlatego zachowanie tajemnicy jest warunkiem kontroli kwalifikacji rzemieślników oraz zamknięcia dostępu do zawodu innym. Przez 13 godzin, od wpół do pierwszej nocy do 14, dwa razy odpoczywaliśmy tylko. W czasie odpoczynku właśnie ten... Kamieniarze wnosili do Europy ogromne katedry. Dobrze, że tamten został. Zwykle kilka pokoleń zajmowało się budową tych wysokich, imponujących budowli. Katedry są najwybitniejszym osiągnięciem technologicznym ludzkości. Drogę międzynarodową, widziałem znak z Ukombo, czyli wiedziałem, gdzie jestem. To jest 35 km od naszej wizji. Pod koniec XVII wieku średniowieczna gildia przeszła głębokie i tajemnicze zmiany. Akurat w kieszeni miałem telefon komórkowy. Mówię: mam, włączyłem telefon, tylko nie było zasięgu środkowoafrykańskiego, wtedy właśnie telefony nie działały. Loże zaczęły przyjmować członków, którzy nie uprawiali zawodu kamieniarza. Masz zadzwonić i powiedzieć, że zostałeś uprowadzony przez ludzi Miskina żądaniem uwolnienia szefa, który jest w Kamerunie. I wtedy zadzwoniłem, powiedziałem, gdzie jest.
jestem. I mówiłem też, że... Towarzystwo zaczęło się skupiać na ideałach duchowych oraz etycznych, a narzędzia murarskie stały się symbolami dla żyjących życiem oświeconym. Cały czas myślałem, że to będzie 3 dni do tygodnia, że to wszystko potrwa. Sobie myślę, 3 dni. Święte Pisma kierują naszą wiarą. Węgielnica reguluje nasze działania. A kompas wskazuje nam, jak podtrzymać więź z resztą ludzkości. Światło to słońce rządzące dniem i księżyc przewodzący nocy. Z jednej z kaplicy już mi donieśli wcześniej, że został porwany właśnie przez... Wejście do masonerii traktowano wówczas jako metaforyczną podróż z mroku w światłość. Żyłeś w ciemnościach. Czego teraz najbardziej pragnie twoje serce? Nie mogłem nigdzie wyjść, przespacerować. Światła. Chciałem iść się załatwić w krzaki, musiałem się pytać i za mną... Pierwszy raz obrzędy te odprawiano w epoce oświecenia. W czasie, gdy zaczął się załamywać sztywny, hierarchiczny układ średniowiecznego świata. Zostawałem sam ze swoimi myślami. Nie mogłem rozmawiać. Masoneria nie głosiła żadnych wierzeń religijnych, ale kładła nacisk na bractwo, honor i miłość bliźniego. Ksiądz Mateusz Dziedzic przyznaje, że powrót na misję traktuje jako formę podziękowania za wsparcie. W epoce oświecenia powstaje wiele stowarzyszeń. Kiedy był więziony, po powrocie spotkał się ze współwięźniami. Wolnomularze jednak jak doszętniej od innych przemawiają językiem oświeceniowym. Oznaczało to, że są otwarci na nowe idee, zainteresowani nową nauką, religijni, ale pozbawieni fanatyzmu i potrafią odróżnić zjawisko racjonalne od przesądu. Bardzo użyteczna była woda do picia, nie musiałem pić wodę z rzeki, bo normalnie wszyscy pili wodę z rzeki. A lekarstwa, które dostałem, się później okazało... Jest niezwykłe, że to ultraracjonalistyczne towarzystwo zaczęło wymyślać sobie fantastyczną i tajemniczą przeszłość. Ja miałem chininę i wiedziałem, jak brać te lekarstwa. I one mi uratowały życie, bo bardzo słabe byłem przez... Wielka tajemnica wolnomularzy oraz główna legenda zakonu wiąże się z zamordowaniem Hirama Bifa, mistrza murarskiego budowniczego biblijnej świątyni króla Salomona. Według legendy, odtwarzanej podczas masońskiego obrzędu trzeciego stopnia, Hirama atakuje 3 złoczyńców. Pragną mu wydrzeć tajemnicę mistrza murarskiego. Nasz mistrz wierny swemu powołaniu. Głosiłem kazania, przygotowywałem się, chciałem im coś powiedzieć, co Pan Bóg chce nam w tej sytuacji powiedzieć. Trzeci złoczyńca uzbrojony w ciężki moc skierował silny cios w czoło Hirama. Także upadł bez życia u jego stóp. Wraz ze śmiercią Hirama ginie wiedza niezbędna do ukończenia świątyni. Podczas obrzędu kandydat jest obsadzony w roli rytualnie mordowanego, a następnie wskrzeszonego Hirama. Pożartujmy siebie jak niedokończoną świątynię. Gdy odnajdziemy zaginione słowo, uda nam się połączyć własną boskość z ludzką jaźnią. Odkrycie tego słowa umożliwia doprowadzenie do doskonałości naszej niedoskonałej natury. Mam 38 lat, chcę żyć. Proszę was, wypuśćcie mnie do szpitala. Narzędzia kamieniarskie są symbolami. Każde z nich wskazuje drogę ku oświeceniu, sposób dokończenia budowy świątyni naszej duszy. Ja też odliczałem, że kiedyś się to skończy. Najtrudniejszy moment to sama wiadomość, że będę wolny. Po rewolucji amerykańskiej w ciągu kilku lat masońskim rytuałom poddały się tysiące ludzi szukających w bractwie prestiżu. Przyszedł do mnie przełożony rebeliantów, mówi: jutro ty i 15 kamerunczyków. Za chwilę opowiemy, jak masoni w roli obrońców i kapłanów Nowej Amerykańskiej Republiki osiągnęli szczyty władzy. Na misjach pracuje obecnie 2040 polskich misjonarek i misjonarzy. 18 osób to świeccy. Są obecni w 97 krajach na wszystkich kontynentach. Po rewolucji masoneria przeniknęła do wszystkich środowisk społeczeństwa amerykańskiego. Pokonywała granice różnic religijnych i politycznych. Niemal każdy mógł się z nią utożsamić. Jarosław Kaczyński spotkał się z premierem Słowacji Robertem Fico do spotkania, które miało nieoficjalny charakter. Młodych ludzi, tak jak Salema Tauna, przyciągnęła tajemniczość wolnomularstwa. W 1818 roku napisał: wiadomo, że masoneria powstała za boską przyczyną. W nadprzyrodzony sposób nieliczni natchnieni przez Boga zyskali potrzebną wiedzę. Jerzy Waszyngton powiedział, że Ameryka stanie się tym, czym wolnomularstwo już jest, świątynią cnót.
spotkał się także z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Prezes Jarosław Kaczyński. Masoni konsekrowali dziesiątki świątyń, czyli budynków publicznych. Powstawania przeciwwagi dla Brukseli w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeszcze przed początkiem budowy ważnego gmachu. Ojcowie miasta prosili bractwo o odprawienie obrzędu, o pobłogosławienie kamieni węgielnych ofiarą z ziarna, oleju i wina. Masoni spełnili funkcję kapłanów Nowej Republiki. Wstrzymującego na 120 dni program przyjmowania uchodźców. Jerzy Waszyngton prawdopodobnie przewodniczył najsłynniejszej uroczystości w historii Ameryki. Masoński fartuchuj ze srebrną uczelnią w ręce poświęcił budynek Kapitolu. Było wiadomo, czy Stany Zjednoczone przetrwają. Miały przeciw sobie wrogo nastawiony świat. Stworzyły nowy rodzaj władzy, jakiego nigdy wcześniej na taką skalę nie było. Dla wielu Amerykanów ideały, wartości i cele masonerii były jedynym spoiwem młodego narodu. Loże masońskie zapewniały szkolenie praktyczne w wychowaniu obywatelskim. Na złożenie tych dokumentów dał czas do poniedziałku, co oznacza, że przynajmniej do tego czasu taka Donalda Trumpa. W loży obowiązywała równość. Członkowie uczyli się przemawiania, głosowania, przestrzegania konstytucji, płacenia podatków, zachowania obywatelskiego w tej miniaturze świata. Samochód z napędem na cztery koła jest wyposażony w niezbędne. Można stwierdzić, że loże masońskie były szkołą rządzenia. Począwszy od Sorber 1 AED, do tego wyposażenia dołączamy automatyczny masażer. Dyscyplinę wśród braci w loży traktowano jako metodę wychowawczą. Wykorzystujemy tą karetkę na potrzeb transportu osób poszkodowanych ze stoku. Ten samochód może podjechać pod urządzali tak zwane sądy. Tam, gdzie karetki nie mogą dojechać, karetka była już przez nas wykorzystywana. Przewodzali niezdyscyplinowanego brata i omawiali jego zachowanie. Widziano go na przykład, jak wchodził do domu publicznego. Zdumiewały mnie opisy rozpraw. Dlaczego ktoś z własnej woli miałby się poddawać podobnej procedurze? Zapewne pragnął się doskonalić. Podstawą do aranżacji przestrzeni publicznej ogrodu, w którym brakuje typowych miejsc spotkań, studenci mieli niezwykłe zadanie, powiedziała architekt Krystyna Słowik. Mason musiał być prawy, godny szacunku, bogaty w cnoty heroiczne i pracować dla kraju. Dawno temu, kiedy Milanówek powstał jako letnisko Milanówek w wyniku parcelacji. Wolnomularze stali się symbolem wyższych wartości republiki. Inne instytucje nie spełniały tych kryteriów. Rewolucja wywołała dyskusję, kto ma uosłabiać republikę. Przed rewolucją był król. Króla się pozbyto. Pojawiła się nowa kwestia. Równość. Kto więc na tyle się wyróżnia, aby się stać symbolem republiki? Poza masonami nie istniała żadna odpowiednia grupa ludzi. Doskonale pasowali do nowej roli. Byli budowniczymi. Symbolizowali ideały nowego narodu. Krótka odpowiedź, co zrobił Trump. Masonów wychwalali dziennikarze, na przykład komentatorka działań Waszyngtona Anne Royal. Gdyby nie wolnomularze, ludzie staliby się bandą dzików. W 1825 roku, niecałe 50 lat po podpisaniu deklaracji niepodległości, bracia zajmowali ważne stanowiska w prawie wszystkich instytucjach społecznych i państwowych. Niemal nieograniczona władza i popularność spowodowały zaniedbanie ideałów masonerii. Za chwilę opowiemy, jak do upadku bractwa doprowadził spisek, którego celem była ochrona masońskich tajemnic. Na temat Polonii jeszcze przed wyborami też mówiliśmy o tym, jak wygląda ta Polonia. Mówiliśmy w bardzo dużym skrócie o takich dwóch najważniejszych grupach. Ta jedna Polonia, Chicago, Nowy Jork, ta bardzo konserwatywna, ta druga, bardziej wielkomiejska też. W 1826 roku doszło do morderstwa i spisku, które rzuciły cień na bractwo. Naprzeciwko Trumpowi, ta konserwatywna raczej była za Trumpem. Wówczas w prawie każdym mieście Ameryki istniała loża masońska, a jej członkowie zajmowali ważne stanowiska we władzach i w gospodarce. Do Stanów Zjednoczonych przebywają ludzie z reguły, no,
Nadmiar władzy doprowadził do arogancji, a arogancja do czynów niezgodnych z prawem. W Batavii, w stanie Nowy Jork, pewien niezadowolony mason, jak i William Morgan, zamierzał wydać książkę ujawniającą sekrety bractwa. Masoni dowiedzieli się ze zgrozą, że chcą on zdradzić szczegóły inicjacji. Morgan był z zawodu kamieniarzem, ojcem rodziny, w stopniu kapitana. Był również aktywnym członkiem bractwa. Miał w loży wrogów. Bracia oskarżali go o pijaństwo i próżniactwo. Czy dla nich wybór Trumpa cokolwiek zmieni? Nie wiadomo, skąd przyszedł mu do głowy pomysł ujawnienia masońskich tajemnic. Uważa się, że zemsty albo chęci zysku. Inni z kolei twierdzą, że uczciwie pragną ujawnić światu niebezpieczne i świętokradcze przysięgi. Morgan złożył przysięgę zakazującą mu zdradzania tajemnic bractwa. Wiedział, że karą za jej złamanie jest śmierć, a egzekucja jest okrutna. W czasie przemówienia inauguracyjnego Ameryka First America przede wszystkim będzie kupować amerykańskie produkty, zatrudniać Amerykanów, to może... Zobowiązuje się i poddaje następującej karze, jeśli złamie swoje słowo. Niech mi spalą wargi rozpalonym żelazem. Niech mi utną rękę i przepną szyję i wyrwą język, a mego trupa niech wrzucą do wody tam, gdzie przypływ pojawia się i znika. To, co pewnie jest ciekawe, to ta Polonia, czy też Polacy, którzy są w Stanach Zjednoczonych. Miejscowe masonów zaniepokoiły i rozgniewały plany Morgana. Wiemy, że jest ich sporo. Tak naprawdę nie wiadomo, nikt tego nie wie. Jeden z nich, który później wystąpił z bractwa, napisał tak. Nigdy nie widziałem tak zdenerwowanych ludzi. Sprawiali wrażenie, że działają w najwyższym wzburzeniu. No i tutaj można jakby zgadywać jej liczbę, to znaczy prawdopodobnie departament z... Masoni uważani za filary prawości społeczeństwa wysłali do gazet złowieszcze ogłoszenie. Wszelkie informacje dotyczące niejakiego Morgana można uzyskać w sali masońskiej w wiosce. Morgan jest uważany za niebezpiecznego oszusta. Istnieją ludzie, którzy chcieliby zobaczyć kapitana Morgana martwym. Dziewięć dni później trzech masonów w towarzystwie konstabla wdarło się do domu Morganów i dokonało aresztowania na podstawie wyssanych z palca oskarżeń. Zabrali przy tym wszystkie rękopisy i dokumenty, jakie tam znaleźli. Morgana szybko zwolniono z aresztu, ale był to dopiero początek jego kłopotu. Morgan był nadal zdecydowany opublikować książkę. Dwa tygodnie później grupa samozwańczej Straży Obywatelskiej usiłowała spalić drukarnię, w której miała się ukazać książka Morgana. Sąsiedzi wszczęli alarm i ugaszono pożar, zanim doszło do poważniejszych strat. Zbliżało się tragiczne rozwiązanie wydarzeń. Morgana ponownie aresztowano, tym razem pod zarzutem niespłacenia długu w wysokości $2. Zawieziono go do pobliskiego miasta Canandaigua, gdzie wtrącono go do więzienia. Albo ci, którzy mają zamiar jakieś przestępstwo popełnić, bo to jest ten moment. W więzieniu pojawił się tajemniczy nieznajomy. Podał się za przyjaciela Morgana i spłacił jego dług. Gdy tylko Morgana uwolniono, został schwytany i wepchnięty do wozu ze szykiem morderstwo. Miejscowa prasa opisała ten incydent. Istnieją poważne podstawy do obaw, że kapitan Morgan został zamordowany. Wypuszczono go we wtorek wieczorem. W środku nocy wywieziono otoczonego liczną grupą ludzi. Od tamtej chwili nikt o nim nie słyszał. Puścić powietrze na różnych innych płaszczyznach, nie mówię tylko o migrantach, ale również o gospodarce. Myślę, że tak, do Trumpa należy poprowadzić z dużą dozą ostrożności. I myślę sobie, że ta ostrożność... Porwanie Morgana wstrząsnęło całym miastem. Komitety obywatelskie wezwały do działania. 40%
na starcie. To jest bardzo nisko, ale wydaje mi się, że to opinii publicznej wzywamy wszystkich, co nie pozwalają porwaniu i oddzielenia od żony i dzieci człowieka, o którym wiadomo, iż nie popełnił żadnej zbrodni, aby przyszli do gmachu sądu o godzinie 12. Zdecydujemy o podjęciu koniecznych środków. Głównie, albo powiedzmy sobie gdzieś wokół biznesu się kręcący. Być może jest taka myśl. Komitety zorganizowały ponad 100 spotkań w miastach wokół miejsca zbrodni. Dzięki drobiazgowemu śledztwu odtworzyły działania porywaczy Morgana. Być może potraktuje Stany Zjednoczone. Odkryto, że w 36 godzin pokonali oni niewiarygodną odległość 192 km od Kananendegły do Youngstown na granicy z Kanadą. Na całej trasie pomagali im inni spiskowcy. Zaopatrywali wodę, pożywienie, świeże konie i powozy. Czy ta Polonia ma szansę mieć jakiś wpływ teraz na nową amerykańską administrację? Youngstown, Morgana związanego i zakneblowanego, przewieziono przez rzekę Niagara do Kanady. Moim zdaniem osiągnęła wielki sukces, doprowadzając do spotkania z Trumpem. Kanadyjscy masoni jednak nie chcieli brać odpowiedzialności za jego los. Które pokazały, że Trump tak naprawdę nie ma pojęcia, jakie są problemy polskie. Porywaczom Morgana zabrakło pomysłów. Proszono go o tym, żeby przyłożył się do skierania. Dowody wskazują, że wtedy go zamordowali i zatopili jego ciało w rzece. Powiedział, ale tak naprawdę nie miał pojęcia, że Polska ciągle ma dewizę, chociaż wspomniał, że Polacy nie są, zdaje się, w jego oczach nie uczestniczą. Śledztwo przeprowadzone przez Komitety Obywatelskie stanowiło podstawę wyroku na porywacza Morgana. To musi Kongres decydować na przykład z jakiejś ścieżki legislacyjnej, która na co dzień istnieje. To spotkanie wrześniowe w każdym razie było sukcesem. To spotkanie Kongresu Polonii Amerykańskiej z Nevady. Aresztowano i skazano 24 miejscowych masonów. Setki świadków składały zeznania w 18 osobnych procesach. Przez cały ten czas wpływy i bracia robili wszystko, aby powstrzymać działanie wymiaru sprawiedliwości. Pewien mason z Nowego Jorku opłacił ucieczkę dwóch braci do Nowego Orleanu. Inny brat uciekł aż do Europy. Edwardowi Gibbonsowi, który podobno był świadkiem zabójstwa Morgana, zakazano składać zeznania. Stany Zjednoczone to największe zbrodnictwo Polonii na świecie. Sędzia ogłosił, że nie może być wiarygodnym świadkiem człowiek, który nie wierzy w istotę wyższą. Na Donalda Trumpa, jak i na Hillary Clinton. W pięciu hrabstwach, w których prowadzono rozprawy, okazało się, że wszyscy szeryfowie są masonami. Większość wykorzystywała swoje stanowisko, aby jako sędziów wybierać członków bractwa. Tam mieszkam, życie Polaków za granicą. Część masonów podjęła decyzję, aby przeszkodzić wymierzenie sprawiedliwości. Krajów i kilkanaście opowieści. Pewien człowiek pracował dla Elia Bruce'a, jednego z głównych spiskowców. Był szeryfem hrabstwa. Kazał swojemu zastępcy wybrać wielką ławę przysięgłych, składającą się z 3/4 z masonów. W ten sposób zachęcił ich do wydania wyroku, który był zgodny z interesami bractwa. Mieszkającej w Norwegii, mieszkającej tam od niedawna, takiej pary, która postanowiła wyjechać ogromny wysiłek, aby przeszkodzić wymiarowi sprawiedliwości, został tak podsumowany przez prokuratora. Nie obawiała się mówić. Świadków wykrywano, przekupowano i ostrzegano przed wezwaniem do sądu. Te zjawiska wskazują na działania podjęte, by uchronić przed karą winnych napaści na Williama Morgana. Morgana nigdy nie odnaleziono ani żywego, ani martwego. O zbrodnie związane z jego zniknięciem oskarżono 26 osób. Zaledwie 6 stanęło przed sądem, a tylko 4 skazano pod zarzutem porwania. Szeryfa Elia Bruce'a uznano za głównego sprawcę. Skazano go jedynie na 30 miesięcy więzienia. Prokurator doszedł do wniosku, że Morgana nocą 19 września zabrano na rzekę Niagary i tam utopiono. Aczkolwiek zebrano dowody wystarczające, aby zwykłego człowieka przekonać o winie, nie wystarczą one jednak, aby zyskać absolutną pewność, że Morgan został zamordowany. No ale zmiana druga po
1322 roku. Masoni wygrali bitwę i unikali oskarżeń w sprawie Williama Mortona. W tych symbolach czapy papieżów. Bractwo jednak poniosło klęskę na wojnie. Przeszkadzanie wymiarowi sprawiedliwości przyznanych masonów wywołało powszechne oburzenie. Za chwilę opowiemy, jak wpływowi wolnomularze stali się pariasami w kraju, który pomogli zbudować. Nawet z więzienia wyciągnęli tego Morgana, żeby go zamordować, opłacili. Zamordowanie Williama Morgana wstrząsnęło społeczeństwem. Tak. Bardziej jednak niepokoiły je powtarzające się działania masonów przeciw wymiarowi sprawiedliwości. Oburzenie wywołane sprawą Morgana doprowadziło do powstania ruchów antymasońskich. Przeciwnicy postanowili doprowadzić do zamknięcia lóż i usunięcia masonów z wszystkich stanowisk w życiu publicznym. Trzeba sobie poporównać różne tereny, różne miejsca. Niegdyś uważano masonów za dobrotliwych obrońców demokracji. Teraz przeklinano ich jak siłę nieczystą. Atakowano masonów w pamfletach. Masoni wywierają krępujący i zgubny wpływ na nasze stosunki polityczne i gospodarcze. Znak i chwyt wykonują swoją kabalistyczną robotę w niezliczonych kantorach. Na całym północnym zachodzie rozprzestrzeniała się podsycana przez gazety niechęć do masonów. W 1830 roku już ponad 100 gazet udostępniło łamy ruchom antymasońskim. Z masonami walczyło jedno wydawnictwo na 8. Nagle tajemniczość, ekskluzywność i władza sprawiły, że masoni przestali pasować do demokratycznego społeczeństwa. Otwarcie potępiał wolnomularzy John Quincy Adams, były prezydent i syn Johna Adamsa, sygnatariusza Deklaracji Niepodległości. Masoni tworzą armię co najmniej 200 tysięcy ludzi. Obijają się wokół każdego przedmiotu ich niechęci, niczym boa dusiciel wokół swojej ofiary. Tajemniczość masonów była dowodem, że knują coś złego. Uważano ich za złych i niemoralnych. Rekrutowali kandydatów wśród przyjaciół, a zatem być może tworzyli sieć powiązań po to tylko, aby otrzymywać stanowiska, przekazywać je sobie nawzajem i prowadzić interesy wyłącznie między sobą. Masoneria nie była już symbolem równości, lecz nierówności. Powstało wiele nowych stopni wtajemniczenia o imponujących tytułach. Można było zostać wielkim kapłanem albo wielkim królem, a nawet cesarzem. Było to sprzeczne z naturą Ameryki. Przeciwnicy masonów twierdzili teraz, że liczące 100 lat rytuały powstały z podszeptu diabła. Zwłaszcza dotyczyło to krwawych przysiąg. Niech mi utną rękę i przetną szyję i wyrwą język, a trupa wyrzucą tam, gdzie przypływ pojawia się i znika. Cytując treść podobnych przysiąg, przeciwnicy masonów twierdzili, że walczą o duszę Ameryki i biorą udział w wojnie między dobrem a złem. Działania ruchów skierowanych przeciwko masonom przypominały polowanie na czarownicę. O ich zbrodniach mówiono zambony. W otchłani rządzi zły duch i jego potomstwo. Dla Chrystusa porzuć masonerię i uciekaj z Babilonu. Masoni oddawali ciosy, odrzucali oskarżenia i wskazywali, że cała ta płomienna retoryka jest tylko tanim sposobem zdobywania przez polityków głosów wyborców. The Albany Evening Journal summed it up this way. Pierwszy raz od czasu ogłoszenia naszej wspaniałej niepodległości widzimy partię podejmującą wysiłek powrotu do epoki, w której za odmienną wiarę palono na stosach.
Przeciwnicy masonerii nie tylko rozpętali polowanie na czarownicę. Pierwszy raz w amerykańskiej polityce stworzyli partię, która skutecznie rywalizowała z demokratami i republikanami. Jej działania skupiały się na usuwaniu masonów z życia publicznego. Polityczny ruch antymasoński powstał w tej części stanu Nowy Jork, z której porwano Morgana. Obywatele trzech miast przysięgli nie oddawać głosu na żadnego kandydata, który by nie potępił zbrodni popełnionej na Morganie. Wkrótce potem mieszkańcy miasta Seneca ogłosili, że nie wybiorą masona na żadne stanowisko polityczne. W rok po zniknięciu Morgana przeciwnicy masonów zajęli wszystkie stanowiska w miastach i hrabstwach całej zachodniej części stanu Nowy Jork. Należący do masonerii ustawodawcy stanowi obawiali się potępienia ze strony opinii publicznej. Mianowali specjalnych prokuratorów do prowadzenia śledztwa w sprawie Morgana. Mieli nadzieję, że spełniając żądania społeczności, stłumią coraz częstsze obwinianie całego bractwa masońskiego o morderstwo i zmowę. Ta strategia przyniosła odwrotny skutek. Trzy kolejne komisje, napotykając przeszkody w próbach dotarcia do prawdy, zaczęły wspierać przeciwników masonerii. Jeszcze trzeba powiedzieć, że i to dla mnie też było zaskoczeniem, że powszechnie mówi się o emigrantach. Antymasoński ruch polityczny rozprzestrzeniał się niczym pożar. Jego członkowie postanowili stworzyć własną, niezależną partię i wydzielić się od republikanów lub demokratów. Była to również pierwsza partia, która deklarowała tylko jeden cel – całkowite zniszczenie wolnomularstwa. Wybrali gubernatorów w Vermoncie i Pensylwanii. Zorganizowali także pierwszą w historii Ameryki konwencję, aby nominować kandydata na prezydenta. W wyborach powszechnych ich kandydat zebrał 8% głosów. Kampania antymasońska zniszczyła bractwo, które uważało się za strażnika demokracji. Dawniej potężni, teraz napiętnowani wolnomularze, mieli zakaz ubiegania się o stanowiska publiczne. Szanowani obywatele zerwali wszystkie więzy z bractwem. Gwałtownie spadła liczba masonów w Ameryce. Vermont został zmuszony do rozwiązania Wielkiej Loży, wówczas instytucji państwowej. W Illinois i Michigan Wielkie Loże zniknęły. W północnej części stanu Nowy Jork członkowie co najmniej 3/4 lóż przestali się spotykać. Niezwykłe zjawisko w historii instytucji, która przed 1826 rokiem wydawała się niezagrożona. A jednak tak się stało. W latach 50. XIX wieku wahadło ruszyło w drugą stronę. Bractwo zaczęło się odradzać. Nowi wolnomularze różnią się od swoich poprzedników. Zdystansowali się wobec dawnej reputacji tajnej koterii. Nowe loże masońskie początkowo działały jako zwykłe kluby towarzyskie. Unikano wzmianek o boskiej inspiracji czy władzy politycznej, które charakteryzowały masonów w przeszłości. Wybrano działalność charytatywną. Nowe bractwo zyskało uznanie za prowadzenie domów opieki dla osób starszych, szpitali oraz sierocińców. Na długo przed powstaniem systemu opieki społecznej masońskie organizacje charytatywne były ostatnią deską ratunku dla chorych i bezdomnych. Obecnie do wolnego zakonu masonu w Ameryce należy 2,5 miliona członków. Dla niektórych lokalna loża jest miejscem nawiązywania przyjaźni, gdzie ludzie dobrej woli łączą siły, aby czynić dobro.
naprawdę trudno tam wejść w takie głębokie, szczere relacje, bo dystans pomiędzy... dla innych ma głębsze, bardziej ulotne znaczenie. Ten tajemniczy cech wciąż stosuje starożytne symbole i dziwne rytuały. Czasem przerażające, czasem niosące pociechę. Przekazywane z pokolenia na pokolenie jako kamienie milowe na drodze ku wiedzy i oświeceniu. Ich prawdziwe znaczenie zrozumiemy jedynie podczas wyprawy w głąb historii. Wersja polska na zlecenie Polskie Media Amercom, Studio Publishing. Tekst Małgorzata Samborska, czytał Mirosław Tta. Z Polski może marzyć o tym, żeby prowadzić badania w swojej dziedzinie w RPA. No nie jest to jakiś kraj pierwszego wyboru pod tym względem. To pierwsze zaskoczenie. Natomiast okazuje się, że ta dziedzina rozwija się tam bardzo dobrze. A druga sprawa, jego żona opowiada w naszej rozmowie, że no, oni zmagają się tam z kwestiami takiego zupełnie podstawowego bezpieczeństwa. Zobowiązuje się i poddaje następującej karze, jeśli złamie swoje słowo. Niech mi spalą wargi rozpalonym żelazem. Niech mi utną rękę i przetną szyję i wyrwą język, a mego trupa niech wrzucą do wody tam, gdzie przypływ pojawia się i znika. Miejscowych masonów zaniepokoiły i rozgniewały plany Morgana. Jeden z nich, który później wystąpił z bractwa, napisał tak: nigdy nie widziałem tak zdenerwowanych ludzi. Sprawiali wrażenie, że działają w najwyższym wzburzeniu. Masoni uważani za filary prawości społeczeństwa wysłali do gazet złowieszcze ogłoszenie. Przewiduje pani kolejne części książki? No jestem w trakcie przygotowywania, zbierania materiałów do drugiej książki, która, jeżeli wszystko się dobrze ułoży, to pojawi się jeszcze w tym roku na rynku. I ona będzie nawiązaniem do tej pierwszej książki. Natomiast chciałabym tym razem pomówić z ludźmi, którzy wyjechali za granicę, ale zdecydowali się wrócić, albo zdecydowali się wrócić, a później ponownie wyjechali za granicę. Historia Jezusa Chrystusa jest jedną z najświętszych opowieści ludzkości. I też co powoduje, że po powrocie decyduje się jeszcze raz podjąć tak gigantyczne przedsięwzięcie. Ponad 2 miliardy chrześcijan uważa tę historię za pracę ewangeliczną. Ale jeśli nie znamy całej prawdy, jeśli ważne informacje o życiu Chrystusa pozostały pogrzebane przez wieki, odkryto szereg zadziwiających manuskryptów, które mogą odsłonić całkiem inny obraz Chrystusa. Jezusa ulegającego pożądaniu, zdolnego do nienawiści, chcącego zabijać. Dlaczego chrześcijanie mieliby przedstawiać Jezusa jako gwałtownika zabijającego ludzi? Kto napisał te szokujące historie? I czy mówią nam coś o życiu Chrystusa? Gdzie Jezus o tym nauczał? Skąd się to wzięło? Czas zbadać znaczenie tych niezwykłych dokumentów, poznać ich treść i ustalić, czy biblijny wizerunek Chrystusa jest niekompletny. Jezus nieznany. Chrześcijaństwo, największa społeczność religijna na świecie. Należy do niej co trzeci człowiek. Kościoły są wszędzie, nawet na Antarktydzie. Historia tej religii trwa 2000 lat. Poznajemy ją dzięki czterem Ewangeliom, według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Chrześcijanie uznają te teksty za najwcześniejsze i najbardziej dokładne przedstawienie życia Jezusa. A jeśli było więcej tekstów, jeśli coś pominięto, coś tak skandalicznego, że wczesny Kościół uznał to za bluźnierstwo.
Odnaleziono wiele zaginionych Ewangelii. Przedstawiają one zaskakujący obraz Chrystusa. Autorzy tych manuskryptów pisali je 3 wieki po śmierci Jezusa i prawdopodobnie chcieli przedstawić własną wersję chrześcijaństwa. Ich Ewangelie uznano za heretyckie, ale ktoś uznał, że warto je zachować. W południowym Egipcie prawdopodobnie miejscowi mnisi owinęli manuskrypty w skórę, zamknęli w glinianych naczyniach i zakopali na pustyni. Może myśleli, że teksty ujrzą kiedyś światło dzienne. I tak się stało, ponad 1600 lat później. W 1945 roku pewien rolnik szukał nawozu, a znalazł gliniane naczynia z chrześcijańskimi manuskryptami. Teksty napisano po koptyjsku. Najprawdopodobniej były to kopie tłumaczeń ze starożytnej Greki. Analiza metodą węglową określiła pochodzenie dokumentów na przełom III i IV wieku. No tak, wtedy.